Dzisiejszy film to eksperyment, ale nie naukowy. Będzie to eksperyment polegający na tym, że mam zamiar analizować samego siebie. To znaczy analizować swój pierwszy film na tym kanale. Film oczywiście o płaskiej ziemi i wtedy od tego filmu praktycznie się to wszystko zaczęło. Ta cała historia. Ten film powstał jakieś 6 chyba lat temu, jak się nie mylę. Ja już nie pamiętam tak dokładnie. Jego już nie znajdziecie, on był jeszcze na starym kanale. No, kto ogląda od początku, to wie, jakie tam były historie z tym wszystkim. No i ja postanowiłem sobie po prostu przeanalizować, tak jakbym analizował po prostu no, inny film kogoś innego, nie wiem. Ale bohaterem tej analizy będę ja sam i to, o czym mówiłem w tamtym czasie. W jakim celu to robię? Wyjaśnię na samym końcu filmu. Ja już po tej, powiedzmy, analizie pewnie się zastanawiacie, no po co, nie? W ogóle, co to za pomysł? W danym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Mam taki pomysł, który właśnie chciałem zrealizować i sprawdzić, co z tego wyjdzie. Stąd też ten film nazwałem, czy też nazywam, eksperymentem. Nie wiem, czy ktoś takie rzeczy robi, że ktoś sam siebie analizuje, bo to raczej z różnych powodów ludzie nie lubią oceniać siebie samych, nie lubią patrzeć na siebie z takiej perspektywy właśnie, że kiedyś coś tam sobie mówili, nagrywali, a teraz to już tak nie do końca fajnie i w ogóle. No ale właśnie o to chodzi w tym wszystkim. O to chodzi, żeby przełamywać pewne bariery i stereotypy i takie tam różne przekonania. No i po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze wam powiem, możecie mi wierzyć bądź nie, ale ja tego filmu nie robiłem jakiejś takiej, nie robiłem żadnych przygotowań. No tak było. Nie zmyślam. To znaczy, no wiem, że wiem, jak ten film, o czym w tym filmie tam mówiłem, ale nie jestem jakoś przygotowany do tej analizy, co jeszcze bardziej ma wpłynąć właśnie na taką naturalną, powiedzmy, reakcję na to, co się w ogóle będzie działo, nie? No nie wiem, czego się spodziewać, a wy te pewnie też nie wiecie, no i razem się tego dowiemy już za chwilę, także zapraszam. Aha, bluza oczywiście ma kolor pomarańczowy, nieprzypadkowo. No dobra, lecimy, nie? Ale dziwne uczucie. W ogóle to z tą analizą to tak chyba trochę przesadziłem, to nie będzie tyle może analiza, co taka reakcja po prostu na to, na to, co mówiłem wtedy. Mam nadzieję, że pamiętacie ten film. Stali, starzy widzowie, którzy już oglądają mój kanał gdzieś tam od dawna, pewnie, no pewnie pamiętają. To był pierwszy film tutaj na kanale, który się pojawił. No i w którym właśnie było, była mowa o tym, że Ziemia nie jest kulą. Dobra, no to startujemy, zobaczymy, co on tam mądrego mówił. Ale kurczę, młodszy wtedy, młodszym twarz miałem, młodszy wygląd. No jednak, jednak ząb czasu postępuje. Dobra, dawaj. Witam. Krótko, zwięźle na temat. Jeżeli uważasz, że żyjesz na wirującej kuli, orbitującej Słońce... Ale widać, że się tu stresowałem. No nie, ja teraz tego nie pamiętam, bo to jednak było chyba no, dobre 6 lat temu, jak nie więcej. Widać, że się strasznie stresowałem. Tak, tak mówiłem w taki sposób. Ja pierdzielek, się to w ogóle dziwnie ogląda. Nie wiem, czy ja dam radę przejechać przez to całe. No dobra, dobra. Merytorycznie, merytorycznie. Co on tam mówi? ...kręcące się wokół własnej osi z przyczepionym do niej oceanem w próżni, to muszę cię zmartwić, ale niestety tak nie jest. Śmiałe stwierdzenie, powiem szczerze. Ziemia nie jest kulą, a wiem to stąd. A wiem to stąd. Ja... A wiem to stąd, że... Że jest to niemożliwe. Oj! I powiedział, skubany. Ja pierdzielę. A wiem to stąd, że jest to niemożliwe. O, ale dziwnie w ogóle się to ogląda i... Szok. I każdy, kto ma w sobie choć trochę logiki, krytycznego myślenia, jest ze sobą intelektualnie szczery,
powinien dojść do takich samych wniosków. Nie jest to trudne, uwierzcie mi. O. Potrzebujesz do tego dwóch rzeczy. Wody i ciśnienia atmosferycznego. I to w zupełności wystarczy. Mówimy tutaj i okazuje się, jak się okazało, to nie wystarczyło. Obserwowalnej, praktycznej, obserwowalnej, a nie o fantazjach, które nam wpojono od najmłodszych lat. Gdyby nie to, że ktoś pokazał ci globus i gdyby nie to, że widziałeś w telewizji kulę z przylegającą do niej wodą, nie miałbyś podstaw myśleć, że na kuli żyjesz. Ale to jest fakt. Ja to podtrzymuję do tej pory. No taka jest prawda. Taka jest, według mnie, to jest jak najbardziej poprawne. Już nie będę tutaj wchodził w temat ruchu, obrotu, kręcenia się, którego nikt z nas nie odczuwa. Tutaj też się zgadzam. Znaczy, w sensie podtrzymuję to, tak. Bo to jest drugorzędne. Po pierwsze, woda nie ma zdolności do wykrzywiania, zaginania, formowania kształtu kuli i niestety, ale taka jest rzeczywistość. No i tu, synek, bym się z tobą kłócił. No jest taka rzeczywistość, tylko jak się okazuje, na większej skali coś innego możemy zaobserwować, nie? Także trochę nie masz racji, ale ponieważ jesteś mną, a ja jestem tobą, to ja będę trzymał twoją stronę. Jeżeli się ktoś ze mną nie zgadza, to chuj mu w dupę! Nie, żartuję. Na pewno wielu, ponieważ stopień indoktrynacji jest niestety u niektórych w takim stadium, że ja nic na to nie poradzę. No ale to jest fakt, że ludzie są bardzo, są i byli 6 lat temu też zindoktrynowani na takiej zasadzie, że mieli swoje przekonania po prostu jakieś tam wpojone i nie mówię, że wszyscy, no ale większość do tej pory to pokazuje, no. Ludzie zostali zaprogramowani po prostu w konkretny sposób i dużo, dużo rzeczy z góry uznawali za nieprawdziwe, po prostu nie chcieli nawet podejmować się żadnej dyskusji czy też analizy jakichś tam różnych rzeczy, bo oni wiedzieli, że jest inaczej, nie? Oni po prostu z góry wiedzieli, że jest tak, a nie inaczej. Niekoniecznie to sprawdzali. No także można się z tym chyba zgodzić. Jeżeli się nie zgadzasz, to proszę udowodnij, że jest inaczej. No to jest w ogóle król logiki, nie? Jeżeli się nie zgadzasz, że ja mam rację, to udowodnij mi, że jej nie mam. Kurczę, gościu, ja pierdzielę, coś ty tam gadał. Przecież jeżeli... W ogóle mówię o samym sobie. No ale dobra, no. Widzę to teraz, czego nie widziałem kiedyś, tak? Jeżeli twierdzisz, że coś jest takie, a nie inne, no to na tobie spoczywa ciężar dowodowy. To ty masz udowodnić, a nie ktoś tobie ma udowodnić, że tak nie jest. Ojej. No ale uczymy się, nie? Całe życie. Na tym właśnie ma polegać progres, żeby widzieć pewne na przykład luki w rozumowaniu, w pojmowaniu pewnych rzeczy, no i na tym to chyba ma polegać, nie? A nie tkwieniu przy swoim, bo tak kiedyś powiedziałem i tak musi być, bo jak nie, no to co będzie wtedy, nie? No właśnie chęć zmiany poglądów i chęć ciągłego udoskonalania swojego rozumowania jest chyba najistotniejsza. No tak mi się wydaje. Woda. Mówimy tutaj o stojącej wodzie, nawet niekoniecznie stojącej wodzie, generalnie masa wody, ciało wody. Wtedy jeszcze nosiłem obrączkę, a teraz już jej nie noszę. Taka dygresja, jakby to w ogóle kogoś miało interesować. Ale żonę dalej mam, tą samą, po prostu nie noszę obrączki. Wody typu kałuża, jezioro, staw, morze, ocean. Praktyczny, demonstrowalny przykład, czyli bardzo naukowy sposób. Proszę zademonstruj, że woda ma zdolność formowania kształtu kuli
po jakiegokolwiek innego, z wyjątkiem poziomu. Mówimy tutaj o powierzchni. No tak, nie da się zademonstrować tego. Po pierwsze. Po drugie, woda musi być zawarta w pojemniku. Tak. Czy jest to miska, wanna, czy jest to staw. Woda potrzebuje brzegi, potrzebuje być zawarta w czymś. Więc po pierwsze, jest to niemożliwe. Ja myślałem, że będzie gorzej, że ja tu większe kocopoły gadałem, ale to nie jest głupie. No nie wiem. Albo ja po prostu jestem nadal głupi i dlatego uważam, że to nie jest głupie. Żeby ciało wody tworzyło kształt kuli. Po prostu takie coś w rzeczywistości nie występuje. I mówiąc o grawitacji... No bo nie występuje w rzeczywistości, nie? No, nie występuje, znaczy no, nie wiem, chyba że ktoś obserwuje gdzieś tam. Ma takie miejsce, gdzie wychodzi i patrzy, kurczę, woda kulista, nie? No kropla jest okrągła, ale tu chodzi właśnie o to, żeby odtworzyć tą mniejszą reprezentację Ziemi, kuli gdzieś tutaj na Ziemi, no. Powodzenia, jeżeli ktoś takie coś obserwuje. O tym, że to jądro, środek Ziemi przyciąga do siebie tą wodę i idą na jest kulą, udowodnij to. Pokaż, gdzie? Gdzie możemy takie coś zaobserwować? Każdy wie, każdy zna właściwości wody, więc wie. Aha, jeszcze jedno, bo tutaj już spotkałem się nieraz w komentarzach. Ale zaraz, jak w komentarzach się spotkałeś? Przecież to jest pierwszy film. Co on tu w ogóle gadał? Pierwszy film na kanale to był ten film. Jak mnie pamięć nie myli, ja jestem przekonany, że to był ten film. I ja tutaj mówię na tym filmie, że w komentarzach się spotkał. Chyba że chodziło mi o komentarze gdzieś na innych kanałach. Ja pierdzielę. No chyba o to chodziło, albo nie wiem, pieprze głupoty tutaj. Pod różnymi filmami na YouTubie, że kropla wody jest okrągła, więc... No właśnie, przed chwilą o tej kropli mówiłem. Ciało wody typu ocean też na pewno jest okrągły, tylko na większej skali. Udowodni, że woda potrafi formować się w kształt kuli i nie wymaga pojemnika, patrz. Brzegu, tak jak wspomniałem wcześniej, musi być zawarta w czymś, tak? Więc to już jest, to jest pierwsze. Druga sprawa, ciśnienie atmosferyczne. Ale waliłem wtedy ręką w tą kierownicę. Tak, fajnie. Dobra, ciśnienie atmosferyczne. Jeżeli ktokolwiek liznął troszeczkę chociaż fizyki, bądź taki przykład życiowy, opona w samochodzie, tak? Opona w samochodzie. W ogóle totalnie nietrafiony przykład z tą oponą. No ale dajmy mu szansę. Który jest powietrze skompresowane pod danym ciśnieniem wymaganym dla danej opony, danego modelu samochodu. Żeby mówić o ciśnieniu, mówimy tutaj o pojemniku, zbiorniku, kontenerze, zamkniętej, szczelnej powierzchni. No, przestrzeni. Objętości, nawet bym jeszcze dodał. Której to ciśnienie możemy uzyskać. Stworzyć. Żeby było ciśnienie, potrzebujesz zamknąć powietrze w czymś, żeby to ciśnienie w ogóle stworzyć. Więc jakim sposobem na Ziemi mamy ciśnienie atmosferyczne, a gdzieś tam, na jakiejś tam wysokości, nagle go nie mamy i mamy podciśnienie. Podciśnienie. Czyli próżnię. Ciśnienie ujemne. No tutaj poszedł grubo gościu, nie? No dobra. Mamy próżnię, czy ciśnienie ujemne, czyli... Co? Czyli podciśnienie. Totalna bzdura. No po prostu bzdura. Ale, no właśnie, no to jest oczywiście
Oczywiście, no dobra, spróbuję teraz coś o tym więcej powiedzieć. No dalej oczywiste jest to, że potrzebny jest pojemnik, jeżeli mówimy o ciśnieniu, żeby mieć ciśnienie powietrza, różnicę ciśnienia, to znaczy wewnątrz pojemnika mieć ciśnienie powiedzmy jednego, nie wiem, no zajmę to 4 barów, a na zewnątrz mieć ciśnienie jednego bara, takie jak jest mniej więcej atmosferyczne, nie? No to musimy to czymś oddzielić. Jest potrzebny pojemnik. Jeżeli nie będzie pojemnika albo pojemnik będzie nieszczelny, no to będziemy mieli oczywiście wyrównanie ciśnienia, czyli ciśnienie z pojemnika wyrówna się z ciśnieniem na zewnątrz, prawda? Ale tutaj warto dodać, że jednak w takiej kwestii nie mogłoby to w ogóle funkcjonować i istnieć. Aczkolwiek warto dodać, że w miarę wzrostu wysokości od powierzchni Ziemi ciśnienie maleje, tak? Aż dochodzi do granicy praktycznie bardzo, bardzo minimalnych wartości, o tak można powiedzieć. A co dowodem są na przykład materiały nagrania z balonów wysokościowych, czy tam atmosferycznych, nie wiem jak to się nazywa, meteorologicznych, o tak, które pokazują naprawdę spadek ciśnienia wraz ze wzrostem wysokości, gdzie to ciśnienie dochodzi do takich wartości, że praktycznie jest naprawdę małe, jest nieporównywalnie małe z ciśnieniem na Ziemi. No i taki fenomen, takie zjawisko ma miejsce, nie? Różnica ciśnień jest nawet obserwowana na mniejszych wysokościach już tam nie mówiąc o tych 30 czy 40 kilometrach, gdzie tam balon się wznosi. Ale na przykład widziałem kilka razy filmy, gdzie ktoś mierzył ciśnienie w Dubaju, gdzie mamy Burj Khalifa, jeden z najwyższych budynków na świecie, chociaż do tej pory chyba najwyższy, ale coś tam miało go już Chińczycy, mieli go tam przebić jakimś innym budynkiem, jeżeli chodzi o rekord wysokości. No to ktoś mierzył ciśnienie na dole, przy powierzchni Ziemi, potem mierzył to ciśnienie, będąc już tam na górze. Ten budynek ma, nie wiem, 800 chyba metrów wysokości, czy ileś, nie pamiętam dokładnie, ale różnica była już obserwowana, także tych przykładów jest dużo, można znaleźć dużo nagrań, gdzie spadek ciśnienia wraz ze wzrostem wysokości jest obserwowany, więc to jest trochę nietrafiony argument. No teraz tak do tego podchodzę, no wtedy jak widać trochę inaczej na to patrzyłem, o tak. Negatywne. Jak to jest możliwe? Jeżeli ktoś uważa, że jest to możliwe, czekam na demonstrację. Czekam na praktyczne... No to nie jest możliwe. Oczywiście, że nie da się tego zademonstrować, że ciśnienie... Może istnieć różnica ciśnień bez jakiegoś pojemnika, nie? Czyli ten przykład z oponą, no wiadomo, że nie może to istnieć. No ale w tej większej skali, jeszcze raz podkreślę, bo tu pewnie się zaraz ktoś odezwie i tak dalej. No w większej skali nie da się odtworzyć tego, co w mniejszej skali. To znaczy to jest dwie różne rzeczy. Także widzimy wyraźnie spadek ciśnienia wraz ze wzrostem wysokości. I to się ma nijak do przykładu tutaj na przykład przy powierzchni Ziemi opony, gdzie w oponie jest, nie wiem, tam 2-3 bary, a na zewnątrz jest 1 bar, no to wiadomo, że to tak nie zadziała to inaczej niż jeżeli z tej opony spuścimy powietrze, no to się wyrówna i nie będziemy mieli tego ciśnienia, więc to są dwie różne sytuacje moglibyśmy rozpatrywać, więc no to jest nietrafione, nie? Demonstrowalny sposób pokazania takiego czegoś, że jest to w ogóle możliwe. W którym momencie jest to możliwe? No w żadnym. To akurat, o czym mówisz tutaj, chłopcze kolorowy, nie jest w żadnym momencie możliwe. Gdzie? Jak to jest możliwe? To są dwie rzeczy, które wykluczają istnienie czegoś takiego jak Ziemia kulista z ciśnieniem atmosferycznym tutaj, czyli każdy wie, że jest ciśnienie atmosferyczne. Są barometry, które to pokazują. Zresztą, no, to jest taka wiedza podstawowa, tak? Oddychamy powietrzem. No tutaj chyba nie muszę w to się wgłębiać. No właśnie, oddychamy powietrzem przy powierzchni Ziemi, ale jak już się wzniesiemy na jakąś wysokość, no to już nie oddychamy powietrzem, misiu kolorowy, bo
nie jesteśmy w stanie oddychać powietrzem, gdyż ciśnienie tego powietrza jest za słabe, żeby dostało się do naszych płuc i żebyśmy mogli swobodnie oddychać. Dlatego na przykład alpiniści, którzy wspinają się gdzieś tam na Mount Everest na przykład, no nie mogą tam oddychać swobodnie, tylko potrzebują maski i butle z tlenem. No z prostej przyczyny właśnie takiej, że jest tam niższe ciśnienie powietrza i nie byliby w stanie swobodnie oddychać o własnych siłach. A jeszcze wyżej to tylko gorzej, nie? W sensie takim, że no już całkiem nie dałoby się oddychać. Ale zostaliśmy... W ogóle co z tym okiem tam robiłem, tak? Ale zostaliśmy i zrobię sobie skoś na oko. Zostaliśmy niestety tak zindoktrynowani i tak nam sprano mózgi. Z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia jakiego, nie mam pojęcia kto to zrobił, ale zrobił. Kto to zrobił? No. Że wierzymy w to, że tutaj na Ziemi ciśnienie, żebyśmy mogli stworzyć ciśnienie, potrzebujemy zbiornik, kontener, pojemnik. Zgadza się. Tak, tutaj na Ziemi. Ale wyżej jest mniejsze ciśnienie i... No i właśnie. A tam sobie w kosmosie nie potrzebujemy. Tam nie trzeba. Tam po prostu ciśnienie atmosferyczne Ziemi nie jest niczym oddzielone od próżni. No, no nie, to dwie różne rzeczy pomieszałeś, chłopcze. Tak ci powiem. I jest okej. O, jest okej, koniec filmu. No i dobra, myślałem, że będzie gorzej, ale było okej. No, słuchajcie, obiecałem na początku filmu, że na końcu powiem, po co to w ogóle zrobiłem. Wiecie co? Zrobiłem to po to, żeby przekazać taką myśl, żeby się każdy nad tym zastanowił, jak oczywiście chce, że nie warto być zahukanym, nie warto być takim, wiecie, tak jak społeczeństwo kreuje nas. No, wstydzimy się na przykład za siebie, za to, co kiedyś mówiliśmy, za to, co kiedyś robiliśmy, za różne takie rzeczy, poczucie wstydu, poczucie winy, poczucie braku komfortu, nie? Ja na szczęście się wyzbyłem tego jakiś czas temu i życzę każdemu, żeby też każdy potrafił robić to, co chce, myśleć to, co chce, nie oglądać się za siebie, nie patrzeć na siebie sprzed na przykład tam jakichś lat, że różne tam rzeczy się mówiło i tak dalej, nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego, co kiedyś mówiliśmy, co robiliśmy i tak dalej. Nie patrzeć na to z tego pryzmatu, że ja pierdzielę w ogóle, co ja teraz robię, schowam głowę w piasek, jest mi wstyd, jest mi głupio i tak dalej. Są to cechy bardzo, bardzo autodestrukcyjne. Niszczymy w ten sposób naturalną, powiedzmy, własność do progresowania. Po prostu, co ja mam na myśli poprzez to? Wiecie co? Zastanawiamy się nad czymś, jeżeli stwierdzamy, że popełniliśmy błąd, naprawiamy ten błąd, naprawiamy sobie po prostu w głowie pewne poglądy na jakiś tam temat, opieramy się na faktach, fakty pokazują to, aha, ja kiedyś mówiłem tamto, dobra, to idę w zgodzie z faktami, a nie w zgodzie z tym, co mówiłem tam 5 lat temu, czy 6 lat temu i tak dalej, chociaż ten mój film to nie było aż tak źle, bo myślałem, że więcej tam głupot nagadałem, ale nie było tragedii jako takiej, ale to nie o to chodzi, to jest nieistotne. Istotne jest właśnie to, żeby mieć do siebie dystans. I do tego zachęcam was, widzowie tego kanału, i w ogóle nie warto patrzeć na to z perspektywy, ja pierdzielę w ogóle, o, ale mi głupio, ale mi wstyd, nie, weź to wykasuj i tak dalej. Nie ma takiej potrzeby, żeby wstydzić się czegokolwiek. Słuchajcie, jesteśmy na tym padołku tutaj przez jakiś tam określony czas. Nie wiemy, po co tu przyszliśmy, nie wiemy w ogóle, czy jest jakiś sens tego życia, czy nie ma. Ludzie oczywiście do wszystkiego jakieś tam ideologie podorabiali, że to jest po to, że to jest tamto, że żyjemy dlatego i dlatego. Nikt tak naprawdę nic nie wie. Każdy próbuje sobie jakiś tam swój sposób wymyślić, wyjaśnić gdzieś tam, dlaczego żyjemy, po co i czy życie ma sens, i powinniśmy się tak zachowywać albo tak zachowywać, a trzeba żyć w zgodzie z tym, a z takimi normami społecznymi, ale nie, bo z takimi, a to trzeba wierzyć w to albo wierzyć w tamto. To jest wszystko nieistotne. Istotne jest to, jak my się czujemy sami ze sobą, bo my ze sobą pozostajemy cały czas.
może się zmienić grono znajomych, może się zmienić żona, mąż, dzieci, masz, nie masz, one odejdą, różnie, wiadomo, różne scenariusze życie pisze, ale pamiętaj, ty zostajesz ze sobą do końca. Do końca swoich dni zostajesz sam ze sobą, więc teraz pracę, jaką należy włożyć w to, żeby pozostać w zgodzie ze sobą do końca właśnie jak najlepiej, to trzeba włożyć w tą pracę, w to wszystko. Trzeba wyzbyć się jakiegoś poczucia wstydu, poczucia jakiegoś tam niekomfortu i tak dalej. Naprawdę, zachowujmy do wszystkiego dystans. Da się to zrobić. Ja na przykład teraz po obejrzeniu swojego własnego filmu, po zwróceniu uwagi na kilka kwestii, nie mam żadnego problemu z tym, żeby to nawet tutaj na kanale opublikować, a jeżeli to oglądacie, no to znaczy, że to zrobiłem. Wiecie dlaczego? Bo mnie to nie obchodzi, co kto o mnie pomyśli i tak dalej. To ja mam definiować siebie, to ja mam o sobie myśleć w taki czy inny sposób i wyciągać z tego jakieś wnioski, nie? Mi naprawdę w ogóle nie zależy na tym, jaką kto będzie miał opinię o tym, co kiedyś mówiłem, a jaką co mam teraz i tak dalej. Mnie to jest ostatnia rzecz, która mnie interesuje. Mnie interesuje to, co ja myślę o samym sobie. I zachęcam wszystkich oglądających ten film, żeby to właśnie z niego wynieśli. Większy dystans do siebie samego, naprawdę większy dystans. Zbudować w sobie pewność. Potykamy się, popełniamy błędy po drodze. No to postarajmy się następnym razem tych błędów nie popełniać. Postarajmy przyjrzeć się pewnym faktom, wyciągnąć jakieś wnioski, nie? A nie żyjmy w jakichś przekonaniach, które gdzieś tam kiedyś w głowie powstały. O, bo ja tak muszę teraz i w ogóle nie mogę się zmienić, bo tysiąc osób obejrzało mnie, że ja mówiłem coś takiego. Jak ja teraz im powiem, że ja myślę inaczej, nie? Właśnie to jest największy błąd, który ludzie popełniają. Boją się po prostu stanąć ze sobą w twarz, wyjaśnić pewne kwestie i iść dalej, żeby był jakiś progres. I życzę wszystkim właśnie tego dystansu do siebie. Ego schowajmy do kieszeni, a naprawdę idźmy w stronę tego, żebyśmy byli bardziej pewni tego, kim jesteśmy, co myślimy, a nie co ktoś inny myśli o nas. Zachęcam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć.